Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Crasha Team Racing Nitro Fueled. Zapewne się zastanawiacie, co robimy w ogóle w tej gierce. Po co ja w ogóle wracam do tej gierki, skoro żeśmy i tak skończyli czwarty Grand Prix, albo po prostu czwarty sezon. Otóż z jednego powodu. Coś takiego się pojawiło i myślę, że dobrym pomysłem byłoby zrobić z tego jakiś odcinek, dlatego że na live tego wam chyba nie pokazywałem, a przynajmniej nie przypominam sobie, żebym pokazywał, więc oto przed państwem Lost Cup, czyli kolejny cup, który został dodany do gry, gdzie mamy tutaj zestawienie poziomów takich jak Clockwork Wumpa, Oxide Station, Twilight Tour oraz Prehistoric Playground. No i ustawimy sobie tylko na jeden poziom trudności, czyli zagramy sobie od razu na pełnej, na hardzie. Bo czemu by nie? Zobaczmy sobie, kogo by sobie tutaj ustawić. Ja tu ostatnio grałem Dingo Dialem, ale myślę, że zagramy sobie... Tym panem sobie zagramy. I ustawimy sobie mu fajnego karcika, tak przynajmniej mi się wydaje, że fajnego mu sobie ustawimy. Ja nie wiem, nie wiem. Może się postaram, a może nie. Damy sobie tutaj coś takiego. Pozmieniamy sobie felgi, paint joby sobie zmienimy, albo paint joba, hehe. No i co? Myślę, że jesteśmy w taki oto sposób przygotowani i let's do this! Jedziemy z koksem. No, właśnie nam się tutaj pokazuje, a raczej nam się pokazała teraz pokazówka Clockwork Wumpa, ale myślę, że sobie ją skipniemy, bo i tak już ją widzieliśmy po 500 tysięcy razy, bo pokazywałem ją wtedy, kiedy robiliśmy sobie CTR i Relic Challenge z tras z Nitro Karta. A jak wiecie, trasa no nie uległa żadnej zmianie, no bo jak miała ulec zmianie, skoro to jest tylko to, co już widzieliśmy. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie ten cup. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć tutaj po 4 razy pierwsze miejsce. A jak nie, no to najwyżej mogę być nawet na drugim miejscu albo na trzecim, ale byleby kolejne wyścigi już były na miejscu pierwszym, bo wtedy możemy zgarnąć sporą pulę punktów. Co nie powiem, że nie zależałoby mi na tym bardzo. No. A jakbyście byli ciekawi lub pytali, co tam u mnie ciekawego, to wstałem sobie z jakiejś 3 godziny temu, bo wstałem około godziny 7:30, coś takiego. I sobie z rana oglądałem Medieval 2 u Bio. The Beowulf 4, taka po prostu Bio Games TV teraz. No, i sobie tak oglądałem i myślę sobie, czy by czasem kiedyś nie ograć Medieval 2 na live'ach. Tak sobie po prostu, żeby zobaczyć, spróbować dać tej gierce trzecią szansę, bo jak pamiętacie, ta gierka dostawała ode mnie dwie szanse. No i myślę, że trzecia szansa będzie tą ostateczną. Jeżeli za trzecim razem nie będę miał żadnego podjazdu, ani nie będzie mi się w ogóle gierka podobała, to po prostu już rzucam Medieval 2 oficjalnie. Teraz mnie bardzo krótki tydzień swoją drogą czeka. Na pewno nie tylko mnie, ale też i was, dlatego że ja to nagrywam 29 października. Jutro mamy wyniki konkursu. Ten na 500k w wyświetleń kanału. I jutro idę ostatni raz do roboty, ponieważ 31 mam wolne. A pierwszego to wiadomo, że wszyscy idziemy sobie na groby, nie? Chyba, że ktoś nie idzie, no to wtedy sobie może spędzać swój tam dowolny swój czas. Ja idę na przykład na groby. Wow, ale ładnie wpadły punkciory. 70, widzicie ile mam kurde punktów z Gold Tiera? Ja już nawet nie mam co z tymi punktami zrobić, ja tylko bym chciał ogólnie, wiecie, ładne miejsce w rankingu zająć. No dobra, mamy Oxide Station, to też już widzieliśmy po 5000 razy. Let's go, moi drodzy.
Let's go. Kurde, tak zauważyłem, że będę musiał jeszcze na szybko tego zrenderować drafów Cortex. Dlatego, że no nie ukrywajmy, ale warto by było skończyć tę serię i dać kolejny odcinek z reliktami. W sensie drugą część, tą godzinną. Nigdy nie mam czasu, żeby na spokojnie to zrenderować. Teraz trzeba, kurde, znaleźć ten czas w końcu. Ale mówię, tak ogólnikowo to mogę powiedzieć, że od Crasha będziemy sobie odpoczywać. Przynajmniej teraz. No bo już i tak nie ma co do roboty w Grand Prix, jest sezon 4. Będę teraz wyczekiwał na sezon 5. Więc z Crashem póki co sobie zastopuję. Tylko teraz wrzucę ten odcinek, żeby wam pokazać jakby to wszystko. Draft of Cortex sobie skończymy i jeżeli chodzi o Crasha let's playowego, no to let's play z Crasha będą zawieszone. Bo muszę po prostu sobie odpocząć od tej serii, bo już piąty czy szósty miesiąc giercam sobie w Crasha i nie powiem, że nie czuję zmęczenia już tą serią. Chcę też inne i troszeczkę ambitniejsze projekty robić, tak to mogę podkreślić. Ale Nitrofielda będziemy sobie na live'ach cały czas ogrywać, bo będę tak długo w Nitrofielda streamował, aż te Grand Prixy się skończą. W sensie jak się skończą, to już wtedy Nitrofield też idzie sobie na półkę. Będę tak długo hype'ował CTR-a na kanale... No, będę tak długo go hype'ował, aż będziemy wszyscy nim brzygać. To chciałem w zasadzie powiedzieć, ale się tak lekko zaciąłem. No. I ogólnie sobie ogarnąłem dzięki Chomskiemu z kanału Mr. Chomski i z kanału Crowzej Batsu lepszą jakość z nagrywania z Avermedii. W sensie wcześniej ja robiłem coś takiego, że zaznaczałem przechwytywanie okna i mi przechwytywało okno z Recentrala, przez co jakoś, jak mogliście zobaczyć na live'ach, była taka średniawa. A teraz właśnie będzie taka jakość, jaką teraz widzicie. Dlatego, że udało mi się ściągnąć pewien dodatek do Avermedii, który zadziałał z moją obecną wersją Avermedii. I spowodowało to to, że nie będzie jakby takich problemów, jakie kiedyś tam były. W sensie, lekkie ścinki oczywiście mogą się zdarzyć, ale to już nie będzie coś takiego, jak było wcześniej, że one będą co sekundę. Więc to jakby otworzyło mi drogę. Ło! Wybaczcie, kichłem sobie. To otworzyło mi jakby drogę do streamowania i nagrywania takich fajnych giereczek. Nie tylko takich, nie wiem, Spyro łaków, czy tam Crasho łaków, czy innych takich łaków. To wiem, może zabierzemy się za Devil May Cry w końcu, albo za jakąś jeszcze inną serię. To się zobaczy w sumie. I zanim ktokolwiek będzie mówił, że Spyro i Crash, nie ma czegoś takiego jak Spyro łak i Crasho łak, to jest, że tak powiem, moje wymyślone słówko. Ja je wymyśliłem teraz na tym odcinku, więc trademark. I ten, kto użyje, to będzie miał dramę oficjalne. Ten, kto użyje tego słowa, to zrobię mu dramę. Jeśli ktoś przez sekundę pomyślał, że ja żartowałem z tym, że mu zrobię dramę, to niech se tak nie myśli, bo ja mówiłem serio, nie? Jeżeli ktoś użyje Crashołak czy Spyrołak, to ma dramę. To ten. I to będę... To wam mogę zagwarantować. Bo wiecie, hashtag wyświetlonka, hashtag subiksy, hashtag łapki w górę i hashtag mamona z YouTube'a będzie się zgadzać wtedy. Nie, oczywiście se żartuję. Jajca se robię, a jeżeli ktoś to bierze na serio, to nie wiem. To powinien wiedzieć, że jak mówię takim tonem, takim, jakim teraz słyszycie, to raczej nie mówię tego aż tak na serio. Taki pół żart, pół serio. W sensie wiecie, jest to przedstawione, jest to jakby
No dobra, co ja będę tutaj się tłumaczył czy coś? Gramy po prostu. Co ja tutaj będę tłumaczył? Dobra, tutaj widzę, że mamy... Cholera jasna, trzeba ją wyprzedzić. Dobra, dostajesz orbem w dupsko i spadaj. Z tego co pamiętam, komputer może też tych orbów używać, więc mamy lekko mówiąc przesrane, bo jak taki Inda Pinguin będzie teraz... W sumie nie, on jest na 8 miejscu, więc jak on sobie teraz użyje tego orba, to trochę jestem w dupie. A komputer lubi bardzo spamować tym gównem. Ale ja do tego, że tak powiem, nie dopuszczę, żeby spamował, więc ja szybko sobie jadę, szybko uciekam. Sialalalalalala, ja jestem do przodu, nie dogonisz mnie, ciapoku. Jadę sobie tutaj górą i dołem, zaraz tobie zrobię. I w sumie nie wiem. Chciałem tutaj wejść na wyżyny kreatywności, chciałem zarymować, ale nie pykło. Ale muszę przyznać, że poziom naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ja wiem, że to za każdym razem podkreślam, kiedy wjeżdżam do tych poziomów, ale ten poziom chyba mi się najbardziej podoba ze wszystkich tych... Nie no dobra, Nina Sniper mi się podoba na miejscu pierwszym, ale ten to bym mógł tak dać solidne drugie miejsce dla tego poziomu. Bo serio, on naprawdę ładny jest, jak dla mnie. Zresztą Prehistoric Playground też jest fajnym poziomem, ale... Nim to jestem po prostu już bardzo znudzony. Chyba tak bardzo znudzony nawet nie jestem właśnie Twilight Tour jak Prehistoric Playground. No ale niestety, jak trzeba to trzeba. W sumie jak teraz będę drugi, to mam to trochę w dupie, dlatego że już i tak mam sporą ilość punktów, więc nie obchodzi mnie to w sumie, czy będę pierwszy czy drugi. Dam radę. I tak wygram. Dobra, mamy tutaj 27, Lis ma 18, Pura to tam nawet nie wiadomo ile, ponieważ to jest taka żenada, że zdobyła Pura, w sensie zdobył trzecie miejsce, że w sumie aż punkty się zawstydziły i się nie pokazały. Tak bywa. Tak bywa. No i Prehistoric Playground. Dobra, usiądźmy sobie wygodnie i jedziemy z koksem, bez zbędnego przedłużania. Yo, yo, yo! Oj, przepraszam najmocniej. Odbija mi się po Pepsi, ponieważ piłem sobie teraz zimne Pepsi z lodówki. Bardzo fajna sprawa. Polecam serdecznie, Piotr Franczewski. Ogólnie już się zrobiło tak cholernie zimno teraz. I zanim ktokolwiek powie, wow, odkryłeś Amerykę. Pragnę przypomnieć, że z jakiś tydzień temu i dwa tygodnie temu jeszcze u mnie potrafiło być do 20 stopni. Były dni oczywiście, gdzie było zimno, ale bardziej przewaga była ciepła niż zimna. A teraz to jest tak cholernie zimno, że masakra, przegięcie pały. Ale no niestety, trzeba te wszystkie teraz... Jakie wszystkie, kurde? Jesień i zimę trzeba niestety jakoś przeżyć. Tym bardziej, że pierwszy etap jesieni, ten mój ulubiony zresztą etap, się skończył i teraz niestety zaczął się ten drugi etap jesieni, gdzie liście już wszystkie pospadały, jest generalnie smutno, złość, smutek, żałoba, zmęczenie i wszystko naraz. Dobra, co my tu mamy? A, Liz znowu. W sumie nie podoba mi się trochę ten skin Liz, tak szczerze. Bardzo mi się nawet mogę powiedzieć, że nie podoba. Jest brzydki. Fuj. A ten Peppa Pig z kolei wygląda jakby to był jakiś taki ten. On mi przypomina strasznie z wyglądu tego pingwina z Kinder Pingui. Szczerze. Nie wiem, czy twórcy wzorowali się na tym designie, ale szczerze. Serio, przypomina mi trochę tego pingwinka z Kinder Pingui. Tego co wiecie, co były takie dzieciaczki i on tam przyszedł i kazał im klaskać i one se poklaskały i w sumie lodówka komuś na ryj spadła. Na ten głupi ryj. A to by było śmieszne, dzieciaki na przykład se klaszczą i jakiś... Przykładowo.
do rodziców tych dzieci przychodzi jakiś, nie wiem, nielubiany sąsiad, bo na przykład, nie wiem, matka zaprosiła, ale dzieciaki na przykład za nim nie przepadają. Oni se klaszczą i mu tak lodówka na ryj spada, to by było śmieszne. Ej, to by było takie bekowe, czemu ludzie takich reklam nie robią? To by było dopiero śmieszne, może wtedy bym częściej reklamy takie oglądał, a nie skipował je. To by było naprawdę zabawne. Przychodzi taki sąsiad, no my pana nie lubimy! Klask! I spada mu lodówka na ryj. Dobra, który ja jestem? Jestem czwarty. Wywalone jajca w sumie. Wywalone jajca, bo i tak już mam wygrany wyścig. W końcu byłem na miejscu pierwszym 3 razy i teraz będzie czwarty i zarazem ostatni wyścig, gdzie dostaję 0 punktów. 0 punktów, nikt mnie nie kocha! Wow, Power Slide Master, yeah, boy. Dobra, zobaczymy, jak to w sumie będzie się ze sobą jadło. Czy udało mi się wygrać, czy nie. No i dobra, mamy pucharek. Dostałem go ja, widzicie, jestem prosem. Jestem prosem, a oni wszyscy dali dupy w sumie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, łapa w górę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym odcinku, jak i ogólnie o tej całej serii, o ile ktoś z was jeszcze oglądał tą serię z Crasha Team Racing lub wraca do niej z Nitro Fueled of course. To oczywiście napiszcie, czy wam się ogólnie seria podobała, czy nie. Jeżeli odcinek się spodobał, to jeszcze raz łapka w górę. Jeżeli jesteś nowy na kanale i chcesz dostawać więcej informacji o tym, co robię, to subskrypcja, dzwoneczek, by otrzymywać właśnie powiadomienia. Zapraszam również na socjale, linki oczywiście podane w opisie. No i widzimy się w kolejnym odcinku z Team Racing, jak i nie tylko. Tak więc trzymajcie się, cześć i pa!